Szanowni Państwo, witam serdecznie podczas ostatniego dnia naszego, podczas ostatniego spotkania drugiego dnia naszego festiwalu, które zakończymy panelem dyskusyjnym o Teresie Torańskiej. Jest mi niezmiernie miło przywitać Małgorzatę Burzyńską, która od wielu lat jest związana z promocją, dziennikarstwem i branżą wydawniczą. Jest autorką tekstów prawnych i reportażu radiowego, no i oczywiście autorką książki Ja, My, Oni, Teresa Torańska w rozmowie z Małgorzatą Burzyńską. Witam również serdecznie pana Remigiusza Grzelę, który jest prozaikiem, poetą i dramaturgiem nominowanym do nagrody Grand Press 2005. Jest laureatem również innych nagród i który także napisał świetną książkę Podwójne życie reporterki Falaczy i Torańska, która otrzymała tytuł książki roku 2017. Bardzo się cieszę, bo z panem Remigiuszem to już od roku jesteśmy umówieni na spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. I nasz panel poprowadzi dzisiaj Bernardeta Darska, krytyczka literacka, dziennikarka, pisarka, wykładowczyni w Szkole Mistrzów Pióra w Kolegium Civitas, autorka wielu książek, autorka bloga. I ja jeszcze na koniec powiem, że w końcu powiedziałam imię prawidłowo. No właśnie niestety nie. Nie powiedziałam Bernardeta. Nie powiedziałam pani Bernardet. A tak bardzo się starałam, koleżanka mi to napisała na wielkiej kartce. Dobrze, drodzy Państwo, oddaję już Państwu głos. Liczę na to, że Państwo również się włączą w pewnym momencie do dyskusji danego wieczoru. Ja tylko chciałam małą korektę do tego mojego przesłania, że nie jestem pisarką w żadnym wypadku. Nigdy nie byłam. Ale tyle recenzji na blogu. To jestem krytyczką literacką i literaturoznawczynią, ale no dziennikarką też właściwie nie jestem, bardziej publicystką, tak? Bo nigdy z żadną redakcją, w sensie takiej pracy stałej, tak, no nie byłam jednak związana. Ale to oczywiście jest w tej chwili najmniej ważne, bo nie moja biografia jest tutaj przedmiotem naszego spotkania. Ja tu jeszcze bym dodała, że oczywiście oprócz tych książek tutaj wymienionych, Remigiusz przyniósł właściwie nowość, bo jest to książka, która się ukazała w tym roku, zbiór reportaży Teresy Torańskiej, takie układy, wybór autorski, prawda, wybór, który przygotowałeś. Wybór, który też nam przypomina Teresę Torańską właśnie jako reporterkę i w tej jednak trochę innej roli, bo zwykle ją pamiętamy w takim powszechnym, prawda, rozumieniu jako przede wszystkim autorkę wywiadów. Ale to może wejdę tylko w słowo, żeby to wyjaśnić, bo rzeczywiście to jest debiut, który ja wydałem za Teresę Torańską, bo są jej teksty prasowe z lat 70. do 83. roku, czyli te rzeczy, których ona nie zebrała w taką książkową formę. Czyli to jest książka sprzed książki o nic, tego słynnego zbioru wywiadów. I trochę też z pewną premedytacją tę książkę przygotowałem, bo taką prowadziłem kiedyś dyskusję z Wojtkiem Dochmanem, który miał takie zdanie, że niekoniecznie Teresa Torańska była reporterką, że to, że robiła wywiady, to nie znaczy, że była reporterką. A do książki Oni napisała bardzo, bardzo, bardzo wiele reportaży w latach 70. Duża część oczywiście z nich się dzisiaj już nie broni, bo to były teksty bardziej interwencyjne, ale bardzo wiele z tych tekstów nadal ma znaczenie. Prawda, zresztą mamy też to jej reportaży Widziane z dołu, prawda? Który jest dostępny jeszcze na Allegro, jakbyście Państwo próbowali zdobyć. Możecie też Państwo się zapoznać albo przypomnieć sobie rozmowy na temat Teresy Torańskiej z Teresą Torańską, które też tutaj są dostępne, czyli zbiór wolny przygotowany przez Remigiusza, gdzie jedną z bohaterek jest też Teresa Torańska, oraz zbiór Obecność, gdzie w rozmowie z Leszkiem Sankowskim Teresa Torańska jako już nieobecna, ale jednak tak mocno, ciągle dojmująco obecna się pojawia. Chciałabym zacząć od
pierwszego zdania, jak to zwykle bywa. Teresa Torańska bardzo mocno akcentowała, że to pierwsze zdanie, pierwsze pytanie jest ważne niezwykle. Zresztą nie tylko ona, bo właściwie wielu reporterów akcentuje właśnie wagę tego pierwszego zdania i pierwszego pytania. Ja zapytam w tym momencie o pierwsze zdanie, pierwsze spotkanie, pierwsze wspomnienie Teresy Torańskiej, jakie macie. Co pamiętacie jako pierwsze, jeśli chodzi o to spotkanie, czy lekturowe, czy osobiste z Teresą Torańską? No ja zaczęłam troszkę odwrotnie, bo nie czytałam wcześniej niczego Teresy Torańskiej. A studiowałam w laboratorium reportażu na Wydziale Dziennikarstwa. Wcześniej z wykształcenia jestem archeologiem, więc to po prostu było zupełnie troszeczkę inny świat, powiedzmy sobie. Tak? Też grzebanie w szczegółach. Tam się grzebie w ziemi, szuka się zaginionych światów, śladów po ludziach, a tutaj szuka się właściwie ludzi, tak? Czyli jest jakby troszeczkę ta odwrotność. I dostałam takie polecenie napisania pracy teoretycznej na temat warsztatu Teresy Torańskiej od Marka Millera, który był tam szefem tego laboratorium reportażu. Jednak po napisaniu 240 stron na temat zausznic scytyjskich wiedziałam, że pisanie pracy teoretycznej to jest zausznice scytyjskie. Czyli takie powiedzmy rodzaj kolczyków. Że jednak nie będę pisała pracy teoretycznej, że ja już nie jestem w tym wieku, żeby bawić się w teorii, powiedziałam w żadnym wypadku. I jakoś bardzo łatwo mi to przyszło, wymyślenie tego, że to musi być rozmowa o rozmawianiu, rozmowa o tym, jak się rozmawia z ludźmi, o prowadzeniu wywiadów. Więc już przeczytałam, co mogłam, wszystkie na bieżąco, które się ukazywały wtedy wywiady, książkę o niej. Głównie skupiłam się na tych wywiadach, tak? Bo o tym miała być ta rozmowa. I pierwsza moja rozmowa z Teresą Torańską to była rozmowa przez telefon i ona właśnie mnie zapytała, o czym będziemy rozmawiać. I tych rozmów wcale nie było tak dużo naszych, no bo ja przychodziłam przygotowana, ona też wyjeżdżała, w tym czasie pracowała nad swoimi rozmowami, z politykami się spotykała, więc nie miała dużo czasu dla mnie, ale to były bardzo skondensowane rozmowy. I pierwsza rozmowa też taka już tête-à-tête, spotkałyśmy się w kawiarni i wtedy zrobiła mi test. I kiedy się mówi mi, a kiedy się mówi mnie. No i poznałam już tego testu. Uznała, tak to odebrałam, ale to było zabawne. I może jeszcze pamiętam taką scenę, jeśli chodzi o nagrywanie, tak, bo to jeszcze to było rok 2005-2006, to było jeszcze jakiś czas temu. Nie byliśmy przyzwyczajeni, a przynajmniej ludzie, że mają komórkę, która robi wszystko, tak, jeszcze wówczas. I też rozmówcy różnie reagowali na nagrywanie. Jedni się tego bali, drudzy nie. Zwłaszcza, że ja też troszkę do reportażu rzeczy robiłam z mikrofonem, to ludzie są czasem bardziej przestraszeni. I na przykład Teresa Torańska w ogóle nie reagowała, nie wiem jak jest z tobą, na to jak ja coś nagrywam, natomiast jak wyciągnęłam kapownik i zaczęłam notować, to zauważyłam, że zaczęła się kontrolować, więc natychmiast schowałam i tylko skupiłam się na nagrywaniu. Ja tylko powiem, że to bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo też chyba przy różnego rodzaju rozmowach z różnymi ludźmi niezwykle interesujące są te tajemnice warsztatu, ale nie tylko jeśli chodzi o przygotowanie wasze czy innych osób, prawda? Ale też to właśnie, jak reaguje rozmówca, jak się zachowuje. Ty zresztą, Remigiuszu, w hotelu... Nagrywam wszystko, włączyłem. Super. Ty zresztą, Remigiuszu, w hotelu Europa dzielisz się takimi tajemnicami warsztatowymi właściwie przy każdym wywiadzie, prawda? Przy każdej rozmowie. I to też niezwykle wzbogaca ten kontekst, atmosferę, jakby rekonstruuje też swój czas, bo widać również w tych refleksjach, jak się, właśnie to, co ty przed chwilą powiedziałaś, jak się zmienia praca dziennikarza, na co się nagrywa, kto notuje, kto właśnie nagrywa, kto zapamiętuje bardziej, jak się zachowuje ten nasz rozmówca. Ale wróćmy do tego pierwszego. Tak, bo to bardzo szeroki temat. Tak, tak, tak.
mógłbym popłynąć, jak się zmienił ten zawód. Wracając do Teresy, mnie jest trudno znaleźć ten moment pierwszego takiego zderzenia jakiegoś z Teresą, ponieważ ja od połowy lat 90. publikowałem w Gazecie Wyborczej, z którą Teresa była związana, w związku z tym Teresę przy różnych okazjach spotykałem, mając takie poczucie, że spotykam dziennikarkę, która jest mistrzynią, bez wątpienia. Ja nie mówię, że moją mistrzynią była wtedy, czy że mógłbym tak powiedzieć, bo zawsze mam problem z określeniem. Z określeniem tego, bo byłem czasami pytany, czy Teresa była moją mistrzynią, ale bardzo koleżeńskiej dziennikarki. To jest, nie jest takie częste, to znaczy była przecież ode mnie starsza, bardziej doświadczona, była właśnie mistrzynią zawodu, królową wywiadu i równocześnie nie robiła żadnego dystansu między ludźmi, którzy zaczynali. Czego się nie da powiedzieć o innych dziennikarzach. I to, że od razu sprawiała wrażenie, że się interesuje tym, co robię, jak to robię. Ale takie pierwsze, później spotkanie, od którego bym powiedział, że przyjaźń, może to jest za duże słowo, chociaż tu akurat nie bałbym się go użyć, bo w czasie swojej choroby, pod koniec życia, Teresa bardzo często do mnie dzwoniła i opowiadała mi o tym, w jakim jest stanie, jak cierpi, co ją boli, więc wydawało mi się, że jestem osobą bliższą niż kolegą dziennikarzem. Ale pierwszy taki moment, kiedy pracowałem nad takim trzyodcinkowym filmem dokumentalnym dla telewizji TVN, to się nazywało Polska Pawła Jasienicy. Ja robiłem wywiady do tego filmu, byłem scenarzystą, ale też robiłem wywiady z wszystkimi postaciami, które w tym filmie biorą udział, czyli takim jakby przewodnikiem po temacie Pawła Jasienicy. To było duże wyzwanie, bo to były 3-godzinne odcinki. Myśmy rozmawiali z całą naprawdę niezwykłą galaktyką postaci, tam Władysław Bartoszewski, Jan Olszewski, z każdej strony, gdzie brało się postać, to ona miała znaczenie dla historii tego kraju. I mieliśmy na to dużo czasu też, co jest rzadkością już dzisiaj. I tam powstał taki pomysł, nie pamiętam już czyj, że ja będę miał kogoś w rodzaju superwajzorki. Że ja prowadzę po temacie, ale jestem młodym dziennikarzem i powinienem mieć kogoś doświadczonego, kto mnie prowadzi po temacie. I zarówno właśnie w redakcji Gazety Wyborczej, jak i u Teresy na Zaciszu w Warszawie spotykaliśmy się, żeby omawiać, co ja już znalazłem. I siadałem z Teresą, to było nagrywane, to jest w filmie, można w internecie ten film obejrzeć. Ja siadałem z Teresą za stołem i ona jakby zbierała ode mnie informacje i mówiła mi, co jest dobrze, a co źle, na co powinienem zwrócić uwagę, na co nie. I to było fascynujące, jak Teresa się niezwykle zapalała do tego tematu. I taką scenę mam wymowną, jak otwieram laptop i pokazuję Teresie takie skany wypłat z Służby Bezpieczeństwa dla drugiej żony Pawła Jasienicy, Zofii Darowskiej, za donoszenie na męża, najpierw nie męża, potem już męża. I lecą te wypłaty i Teresa po prostu tak wpadła w ten ekran, nie była w stanie się w ogóle od tego oderwać. I mówi, popatrz jak jej rośnie, patrz, a w tym roku, a dlaczego? A zobacz, a wiesz ile na wakacje można było wydać tego roku? Mówi, zobacz jak dużo jej zapłacić, to co ona musiała powiedzieć? I uruchamiała się cała lawina jej pytań, które mi bardzo pomagały, bo rzeczywiście ona mi mówiła, do kogo pójść, z kim rozmawiać. I to już ten moment pamiętam jako taki moment zawodowego zbliżenia z Teresą. I później ja bardzo tak pragnąłem też trochę poznać jej życie i zacząłem z nią na różne tematy rozmawiać, między innymi o Białymstoku, gdzie się wychowała. Zrobiliśmy taką rozmowę po kolei o ulicy Elektrycznej, kto mieszkał, w jakim domu, kim był. Ja chciałem zobaczyć, gdzie się w ogóle zaczął jej reportaż, w którym momencie zaczął się jej reportaż, jej zainteresowanie.
I to było ciekawe, chociaż jak te swoje rozmowy z Teresą publikowałem, to ona nie bardzo była zadowolona z ich efektu. Znaczy też jak robiliśmy autoryzację, to mówiła, że to w ogóle no tak ni to ni sio, że ona to by inaczej zrobiła, że no tak może rytmu nie ma, albo to nie wiem do końca o czym. Ja bym to inaczej napisała, no to powiedziałem, Teresa, ty byś to inaczej napisała, ale ja to tak napisałem, więc też musiałem bronić przy Teresie swojego tekstu, czy swoich tekstów, więc to było ciekawe, że ona potrafiła bardzo docenić, potrafiła opieprzyć też jak trzeba, jak coś jej nie podobało, to też jakby się nie zastanawiała nad tym. Myślę, że po prostu no, Teresa lubiła ludzi bardzo i to, i to jest coś, tak może robiła testy, robiła i politykom testy i robiła w życiu testy, to niewątpliwie, ale bardzo, jak już się test przeszło, to bardzo lubiła ludzi chyba i to ma znaczenie, że w takim zawodzie, przepraszam, mówiłaś o wydobywaniu reszty pozostałości, prawda, po ludziach, no a tu pozostałości po faktach, możemy mówić, że w takim zawodzie może być empatia, życzliwość, koleżeństwo, solidarność, no bardzo piękne cechy. Te cechy, o których mówisz, pojawiają się chyba w wielu wspomnieniach osób, które znały Teresę Tarańską, więc to też jest takie potwierdzenie, że faktycznie lubiła ludzi, że to nie jest tylko osobiste wrażenie twoje czy twoje, ale że właśnie ten motyw bardzo powraca. Jak się, ja zdarzało się, że tam byłem u Teresy właśnie na Zaciszu, to jest dosyć daleko, jak państwo nie znają Warszawy, to jest takie rogatki, bym powiedział, no naprawdę teraz metro będzie, ale tak to, no to trzeba, pewna wyprawa, żeby się na Zaciszę dostać. I jak czasami bywałem u Teresy i Teresa mówi, a ja jeszcze pojadę do Sejmu, czy ona lubiła tak się. I szliśmy na przystanek autobusowy i siadaliśmy gdzieś na tylnie siedzenia autobusu i Teresa w tym autobusie opowiadała o polityce, patrzyła na ludzi, mówiła o ludziach, opowiadała ich historię. No to było fascynujące. Ja właśnie od razu zawsze była w środku akcji, a jak nie była w środku akcji, to tę akcję umiała wokół siebie też stworzyć. To też tutaj chyba we wstępie do twojej książki Mariusza Szczyka pojawia się ten wątek Teresy, która na przykład jeździ cały czas do Sejmu, prawda? I pojawia się pytanie kolegów, koleżanek, czy Teresa Tarańska przygotowuje coś akurat właśnie z tego miejsca i okazuje się, że nie, że ona po prostu jest ciekawa, ona zbiera materiały, ona jakby cały czas chce trzymać rękę na pulsie potem jakby kiedy wchodzi w tę swoją rolę osoby, która rozmawia z kimś, kogo wybierze, to wie, dlaczego wybrała tę osobę, prawda? To jest chyba też taki wątek, który się pojawia i dlatego chciałam zapytać o wasz wybór, czyli kiedy poczuliście, że Teresa Tarańska jest nie tylko dobrą koleżanką, fascynującą osobą, mentorką może w którymś momencie, no kimś, z kim to spotykanie się jest takie właśnie inspirujące, ale kiedy poczuliście, że to jest ktoś, kto się nadaje na bohaterkę waszej pracy dziennikarskiej, na bohaterkę książki? To chyba, Remek, ty masz dużo do powiedzenia, bo te wszystkie pudła przewaliłeś. No ja, moja sprawa była prosta. Ja poszłam się dowiedzieć, bo mnie interesowało, jak się rozmawia z ludźmi, jak się robi wywiady. Po prostu poszłam ją o to popytać. I to było naprawdę wszystko takie bezpośrednie, proste, bez jakiegokolwiek udawania. No, ona chciała mówić, ja chciałam się dowiedzieć. Tak jak ona to zobaczyła i pierwsze spotkania, tak jak mówiłam, były w kawiarni, a potem chyba, nie wiem, to zaufanie jej do mnie było coraz większe i w końcu wylądowałam również na Zaciszu. Ale tam jest też ciekawe w twojej książce, to jak ja pamiętam, a ze dwa razy czytałem ten tekst, że ty szłaś do Teresy i na przykład nie bałaś się, że czegoś nie wiesz, że o coś naprawdę pytałaś. Że Teresa nie, jakby nie była zaskoczona tym, że ty przyszłaś naprawdę o coś zapytać. Jakieś okoliczności nie znałaś, czy jak to było w tych latach 60. na przykład. I bardzo to jest cenne, bo że Teresa się tak otwiera.
Bo na przykład gdybym, jak ja szedłem do Teresy, to ja tak już mniej więcej wiedziałem, o czym będziemy mówić, bo tak byłem obczytany, że nie chcę powiedzieć, że byłaś nieprzygotowany, bo nie o tym. Tylko mówię o tym, że rzeczywiście miałaś przed Teresą tę odwagę, być może dlatego, że tak jak powiedziałaś, że wcześniej nie miałaś tego kontekstu dziennikarskiego, że miałaś tę odwagę zadać zupełnie świeże pytania. Znaczy, ja jednak byłam skoncentrowana na tym, jak ona pracuje, tak? I wszystkie moje pytania głównie dotyczyły, oczywiście tam się pojawia życie osobiste i poprzez te rozmowy różne aspekty dziennikarzy i o dziennikarzach też tam się pojawia, tak? Czyli jak mówimy o Urbanie, z którym ona robiła rozmowę, bo był jej bohaterem, to również to w tle jest to, że Urban z bycia dziennikarzem przeszedł do bycia rzecznikiem rządu, tak? Czyli jakby znalazł się po drugiej stronie barykady, czyli jakieś tam różne losy. Jak mówi o Stefanie Kozickim, to opisuje taką historię, że miał pojechać na reportaż, a już ona przychodzi rano do redakcji, a on jest. Dlaczego nie pojechałeś? No bo pojadę, powiedzą mi to i to. A ja już to wszystko wiem, tak? Czyli o wypaleniu zawodowym. I tam jest mnóstwo takich mikrohistorii w tym wszystkim, które są tam jakby ukryte w tej całej opowieści. Tak, to rzeczywiście na to zwróciłem uwagę. Natomiast tutaj pytałaś, jak to jest z Teresą jako bohaterką książki, a dosyć dużą książkę napisałem. Tak, podwójną, prawda? Bo tak. I prawdę mówiąc, bardzo było ciężko z Teresą jako bohaterką książki. No, bo mi się wydawało, że będzie ciężko. I właśnie ciekawa jestem, co powiesz. Było bardzo ciężko, dlatego że Teresa była osobą niepowieściową. Ona była osobą bardzo prawą, bardzo empatyczną, jak mówiłem, lubiącą ludzi, nie mającą w życiu poza tymi politycznymi historiami. Miała temperament, ale nie przeżywała przygód Oriany Fallaci, nie jeździła na front, nie była korespondentką wojenną, Fallaci mówiła o swoich mężczyznach, pisała o nich książki, zrywała z ludźmi, była niebezpieczna w przyjaźni, była niebezpieczna w życiu. Jak tylko działo się coś na świecie, mogła to zrobić, jechała wszędzie, jechała do Meksyku w 1968 roku, jechała na wojnę w Wietnamie i w pewnym momencie, jak już miałem zebraną dokumentację z obu biografii, czyli Teresy i Oriany Fallaci, doszedłem do wniosku, że ja chyba nie jestem w stanie tej książki napisać, dlatego że biografia Teresy przy biografii Oriany Fallaci mi niknie po prostu, że ta wspaniała, fascynująca przez swoją osobowość postać nie ma tak fascynującej biografii, żeby porywała równie jak Oriana Fallaci. I tu rzeczywiście był jakiś duży problem ze znalezieniem sposobu opowiadania tej książki. I w końcu zdecydowałem się na coś, co wydało mi się najbardziej oczywiste, że świat Torański będę opowiadał przez jej wnętrze, przez jej ducha niejako, czyli będę mówił od środka. Bardziej to będzie opowieść spokojna, a przy Fallaci bardziej ekstrawertycznie. I w związku z tym też ta narracja tej książki jest taka, że opowiadam epokę pewną przez nie. Opowiadam chronologicznie nie ich życie, tylko opowiadam chronologicznie epokę, która staje się takim pierwszym bohaterem tej książki, a one są tak jakby no, alter ego w jakimś sensie. Więc Teresa jako postać do rozmowy, z którą robi się wywiad, bez wątpienia fascynująca, ale jako bohaterka biografii wcale nie taka prosta. Twoja książka, Małgorzato, zaczyna się w taki dosyć nietypowy sposób, bo zaczyna się nie od twojego pytania, ale od pytania Teresy Torańskiej. No to jest to, co powiedziałam. Ona zapytała, o czym będziemy rozmawiać, więc zresztą nie wiem, może to jest to, jak ktoś jest początkujący, to wszystko jest takie proste, nie zastanawia się. Ja wiedziałam, że to musi być pierwsze pytanie. Ale wiesz co, bo to jest też bardzo ciekawe, ta perspektywa, o której tutaj mówiliście w kontekście właśnie tego twojego podejścia takiego jakby nieskażonego długim doświadczeniem dziennikarskim, przy czym to słowo nieskażone no, nie należałoby traktować w sposób pejoratywny, bo byłoby to dosyć dziwne. Ale tak sobie myślę, że w kontekście nawet tego spotkania wcześniejszego z Marcinem Kąckim, gdzie pojawił się wątek
wyjazdu do Białegostoku, trochę przypadkowego, który przerodził się właśnie w fascynację tematem, w coraz większe zgłębianie tego tematu. Czy tutaj też towarzyszyło ci właśnie takie poczucie, że mimo takiego trochę, może jak mówisz, zagubienia, czy takiego właśnie podejścia na początku może zadaniowego, prawda, że mam przeprowadzić taki wywiad, czy taką rozmowę, czy chcę. Ja jestem zadaniowa, także. Czy właśnie w którymś momencie poczułaś, że uczestniczysz w czymś ważnym, ważnym też historycznie? Bo jednak, kiedy, przepraszam, że dokończę jedno zdanie, bo w momencie, kiedy rozmawiałeś z Teresą Toreńską, już było wiadomo, że to jest ikona polskiego dziennikarstwa, że to jest niezwykle ważna postać, o której jakby uczyliśmy się w szkołach nawet, prawda? Już wtedy jej książki, prawda? Oni, tak, czy się jej bałaś po prostu? Nie, tylko tej pierwszej rozmowy przez telefon, tak? Potem już po tych testach, a jeszcze było coś takiego, o czym nie wspomniałam, na pewnym momencie dotknęła mojego policzka, jak byłyśmy w jakiejś kawiarni, to już było dla mnie takim jakimś, dotknęła mnie po prostu, tak? To było coś takiego, coś się wtedy zmieniło. A myślę, że to jest najgorsza rzecz w momencie, kiedy się coś pisze, że chciałoby się dzieło napisać, albo że to będzie dzieło, albo że to będzie coś ważnego. To jest w ogóle dla mnie, to jest najgorsze, co mogłoby być. Ja sobie mówię, że dzisiaj piszę tylko kilka stron i to jest dla mnie najważniejsze. Inaczej to można, nie wiem jak ty masz, ale mnie paraliżują jakieś większe myśli, także nie, broń Boże, niczego takiego sobie po prostu nie myślałam. Po prostu chciałam to zrobić i ja zupełnie inaczej niż, nie wiem jak ty, ale ja sobie zawsze piszę listę pytań, listę tematów, o czym to ma być. Tak, zupełnie inaczej i wręcz, bo potem porównywałam swoje notatki, że niektóre te pytania są dokładnie w tej książce. Tak je zadałam i one się tam znalazły, także ja sobie taki szkielet troszkę robię, rozpisuję. Nawet sobie robię tabelkę w Excelu, tam roku urodzenia, bo zawsze mi się mylą te lata urodzenia, nigdy sobie nie mogę wyliczyć, ile kto ma lat. I co tam w danym roku się działo w jego życiu na przykład? To jest jak Teresa trochę, bo ona miała te fiszki z pytaniami i cytuję niektóre fiszki z pytaniami do ludzi, do których pójdzie. I rzeczywiście jej przygotowanie polegało również na tym, że przygotowała sobie pytania. No to ja tego nie umiem robić po prostu, jakoś nigdy nie idę na rozmowę do kogoś, znaczy zawsze przygotowany, ale nigdy z pytaniami. I to powoduje pewien chaos u rozmówcy, bo ja tam sobie szukam tematu, a mój rozmówca nie bardzo wie, o co mi chodzi przez jakiś czas i czasem mówi, może przerwijmy, to nie ma sensu. Ale pan mówi, to proszę mi dać jeszcze szansę. I tak szukam, aż znajdę, tak sieć zapuszczając. To jest, dlatego powiedziałem na początku, że ja nie mógłbym powiedzieć o Teresie, że jest moją mistrzynią zawodową, bo jeżeli chodzi o pewien styl rozmowy, ja nigdy w tę stronę nie szedłem. Natomiast jeżeli chodzi o stosunek do zawodu, to niewątpliwie Teresa jest moją mistrzynią, bo bardzo miała duże wymagania Teresa wobec dziennikarzy, wobec siebie, wobec tego, jaką się ma też rolę społeczną, będąc dziennikarzem, że to jest pewnego rodzaju misja. I pamiętam, na którejś z gali nagród imienia Teresy Tarańskiej, które przyznaje Newsweek co roku, Renata Kim zapytała mnie, czy Teresa poszłaby na demonstrację. Czy Teresa poszłaby demonstrować swoje poglądy? No i ja wtedy się chwilę zastanowiłem, powiedziałem, że to oczywiście zależy od kontekstu, ale myślę, żeby poszła. To znaczy, jakby była w niej bardzo głęboka niezgoda, kiedy uznałaby, że ktoś komuś robi świństwo, to po prostu by poszła. Trochę by poszła w środku porozmawiać z ludźmi i zobaczyć, co myślą, to też na pewno by nie umiała wyłączyć tego z głowy, tego guzika zawód. Ale z drugiej strony myślę też, że była bardzo takim świadomym obywatelem, świadomą obywatelką. I myślę, że zabierałaby głos dzisiaj. Myślę, że to by było arcyciekawe usłyszeć, co ma do powiedzenia o ludziach, których tak dobrze znała. Tutaj jeszcze zatrzymam się przy tym, o czym mówiliście w kontekście tego przygotowywania się do rozmów.
bo tutaj przez chwilę wykartkowałam swoje notatki, bo chciałam znaleźć cytat. Gdy w domu przygotowujesz pytania, a potem odklepujesz je podczas spotkania, wyciągasz od kogoś informacje. To jest wywiad. A ja prowadzę rozmowy. Mój bohater często mnie niesie w innym kierunku, niż zaplanowałam. I ja mu się poddaję. Rozmowa to jest również inny język. Potoczny, jakieś marginalia, spojrzenie w okno, uśmiech i bieganie po tematach. Czy rozmawiając z Teresą, przygotowując właśnie rozmowy do druku, mieliście poczucie właśnie prowadzenia tych rozmów, które współtworzy też to wszystko wokół, tak? Czyli ten uśmiech, potoczny styl, nie będę już dalej cytowała, prawda? Bo przed chwilą... Wiesz co, trzeba zacząć od tego, że epoka Teresy Torańskiej się skończyła, w moim odczuciu. I to w ogóle bezpowrotnie, tak myślę. I to nie dlatego, że dziennikarze dzisiaj już nie wierzą w swoją misję, nie spełniają swojej roli i nie mają podobnego posłannictwa co Teresa, ale wynika to też z tego, co jesteśmy w stanie napisać, na jakiej objętości, ile miejsca przeznacza się na taką rozmowę. Teresa mogła sobie pozwolić na, na chodzenie po 20-30 razy do kogoś, czy kilka razy, na taką głęboką pracę stylistyczną nad tekstem. Dzisiaj na to już nie ma miejsca. Jak wiesz, ja mam 15 tysięcy znaków. No, gdzie ja mam miejsce na to, żeby z kimś tak dojść do takiego porozumienia, mieć miejsce na uśmiech, na spór, na... Nie mam, to jest już tylko miejsce na esencję naszej rozmowy. I to się zmieniło. Myślę, że bezpowrotnie też to jest zamknięte już. Może chyba, że to przejdzie do książek, tak jak było z reportażem, że w pewnym momencie, kiedy reportaż się zaczął już, gazety nie chciały przeznaczać tyle pieniędzy, objętości itd. A ciekawe wywiady rzeki też, prawda? Poszli reporterzy do wydawnictw po prostu. Jest cała grupa debiutujących już w książkach reporterów, którzy nie piszą swoich tekstów w gazetach, są wspaniałymi reporterami, ale piszą je już do książek. Więc to mi się wydaje, że to już się skończyło. Ten wywiad prasowy, wywiad rzeka to jest co innego, ale wywiad prasowy, to co Teresa robiła, przecież jak w 81 roku robiła wywiad z Wiktorem Kłosiewiczem, to był pierwszy z wywiadów, które zrobiła do książki Oni późniejszej, który ukazał się w Polityce, który był takim przełomem w ogóle, jak to mówi Małgorzata Szejnet w mojej książce, że nikt tak nie rozmawiał nigdy z władzą, żeby tak... Oni byli przyzwyczajeni, że przychodzi się po to, żeby usłyszeć to, co chcą powiedzieć, a nie, że przepytuje się z tego, co się chce usłyszeć. I to był pewien przełom. I w te Teresy teksty ukazywały się w prasie. To samo przecież było z reportażami Ryszarda Kapuścińskiego, które się w odcinkach ukazywały też w gazetach. I myślę, że ta epoka, no niestety jest już epoką zamkniętą. To, tak mi się wydaje. A bo pytałaś o wywiad. Pytałam o tę całą jakby otoczkę towarzyszącą rozmowie i ten brak otoczki w wywiadzie, tak? Bo tutaj zdecydowałam ten fragment właśnie wypowiedzi Teresy Tarackiej, która twierdziła, że wywiad jest po prostu bardziej takim zdobywaniem informacji. Natomiast rozmowa jest budowaniem tego kontaktu. Tak? To ciekawość jest taką podstawą i myślę, że chyba właśnie u mnie to się wzięło z jakiejś ciekawości Teresy, która była... No nie jest łatwo rozmawiać z kimś, kto rozmawia z wszystkimi, no to niewątpliwie jakby sam ten... sama ta bariera psychologiczna, że ja mam rozmawiać z Torańską. No tak, ale tu mówimy, że Małgorzata podeszła do Teresy Torańskiej trochę z perspektywy takiej osoby... Zadaniowej. Znaczy zadaniowej, ale też naiwnej. Przy czym tego słowa naiwność nie używam w naszej wypowiedzi, żeby było jasne. Musisz teraz o sobie bardzo dużo i dobrze mówić. Ja powiem, że jestem wydawcą między innymi tamtej książki. Nie, ja mówię o... Oczywiście tutaj Państwo myślę, że mają świadomość tego, że chodzi mi o taką naiwność, w tym takim wręcz bym powiedziała w filozoficznym rozumieniu, tak? Czyli że nie boję się pytać o rzeczy pozornie proste, co jest tak naprawdę mistrzostwem w wywiadzie i w rozmowie, bo ci najlepsi właśnie nie bali się pytać o to, co pozornie jest naiwne, więc jakby tutaj, żeby było jasne, że ja w żadnym wypadku nie użyłam tego słowa w jakimś takim negatywnym kontekście. Mnie się wydaje, że to też zależy od temperamentu człowieka, tak? To znaczy jest się albo takim prostolinijnym troszkę, takim troszkę
na, no nie wiem, no powiedzmy ja taka jestem, tak? Mm-hmm. Lubię żartować, lubię coś prosto wyrażać, w ogóle lubię raczej prostotę jako taką. Więc być może mój sposób bycia i też prowadzenia tej rozmowy też tak z tego wynika. No ona na pewno chciała ze mną rozmawiać, to mi nie utrudniało, tak? Bo co innego wyobrażam sobie, że ona idzie do polityka, który po prostu kluczy, oszukuje, tak jak mi tu mówi, mówi półprawdami, a przecież nie można przerywać i obcęgami wyciągać z niego, czy tam rozkładać każdego zdania na czynniki pierwsze, czy prawie bez mała na sylaby. Ja myślę, że tutaj Remek ma ogromne doświadczenie, bo wydaje mi się, że na przykład rozmawianie z osobami ze znanymi, no nie wiem, powiedzmy celebrytami, to mi się wydaje wyższą szkołą jazdy, żeby zrobić coś ciekawego. Bardziej gwiazdami. Żeby, no tak, czy tam gwiazdami, żeby coś ciekawego, coś świeżego, żeby się nie powtarzali, no nie wiem. Ale trzeba mieć przed oczami Teresę, żeby, bo to uporządkuje nam, że Teresa była osobą, która od razu miała 100% skupienia na osobie, którą spotykała, od razu miała, robiły się duże oczy, słuchała z zainteresowaniem, czasem aż sprawiała wrażenie, że tchunie złapie, jak był jakiś bardzo ciekawy temat, to Teresa się tak potrafiła tym nakręcić, że to było fizycznie odczuwalne. I to jest w rozmowie fascynujące, że się idzie w tą samą stronę. To znaczy, że ja nie jestem dużo młodszym kolegą, który nic nie umie, zaczyna i tak dalej, tylko że rzeczywiście skoro podejmuję taki temat, czy taki wysiłek, czy takie wyzwanie, to Teresa uważa, że ja wiem, co chcę zrobić i ona naprawdę bardzo ułatwiała sprawę. I wcale nie było mi później łatwo pracować nad tą książką. Już też nie chodzi tylko o to, na ile ta biografia Teresy była konkurencyjna dla biografii Oriany Fallaci, ale ja znałem przecież Teresę trochę prywatnie, ale znałem Teresę zawodowo i trochę prywatnie. Ale po jej śmierci ja ją poznałem bardzo dobrze prywatnie, to znaczy nie było listu, którego by jej mąż mi nie udostępnił. Nie było fragmentu zapisku dziennika, którego bym nie zobaczył. I to było bardzo trudne. Listy Leszka, czyli męża Teresy i Teresy. Leszek mi je udostępnił wszystkie. Raptem wchodziłem w ogóle w tę historię z innego punktu widzenia. Jeszcze stało się to, jaka niesamowita historia się stała, która była bardzo ryzykowna. Na nią zdecydowałem. Jedna z koleżanek Teresy, która była z nią bliżej pod koniec życia, właściwie kiedy Teresa chorowała i umierała, udostępniła mi wymianę SMS-ów swoich z Teresą z czasu całej jej choroby. Pomyślałem, że jeśli Leszek się zgodzi i też ta koleżanka się zgodzi, to ja tę chorobę Teresy opowiem przez nią, to co ona o niej mówiła. Ja to tylko lekko zredagowałem. Jest tam taki rozdział, który jest właściwie Teresy opowieścią o chorobie i śmierci do końca. Tam jest jeszcze SMS jej koleżanki, która nie wie, że Teresa umarła. To jest dzień po dniu się dzieje. I to jest jakieś trudne dla mnie wspomnienie Teresy, w której buty trochę wszedłem, w której skórę musiałem trochę wejść też. Więc no ona mi jest taką osobą no bardzo bliską. Rozmawiałem z Teresą za życia. Jak umarła, zacząłem chodzić do Leszka, rozmawiać o Teresie. Jest rozdział w książce Obecność, o której mówiłaś. Potem napisałem książkę Torańska Fallaci, a w tym roku wydałem ten zbiór reportaży Teresy z lat 70. I ta moja przygoda z Teresą, ona się nie kończy, nie zamyka. Ja jakby mam takie poczucie, że cały czas ta Teresa gdzieś jest obok, że jej się należy jeszcze coś zrobić, że przypomnieć, że była tak fascynującą osobowością, bo była, że była kimś tak ważnym w tym zawodzie, że to jest wielki przywilej, że mogła się być trochę bliżej
No nawet teraz wracając z zacisza, to było, nie wiem jaki tam autobus, 522 chyba jeździ, tak? Leszek odprowadził mnie na krańcówkę tego autobusu właśnie była, więc mogli się długo rozmawiać i usiadłam w ciemnym autobusie, nagle zapala się światło, podchodzi do mnie pan kierowca i pyta się, czy nie chciałabym zostać jego żoną. Także miałam nawet dzięki temu propozycję małżeńską, nie skorzystałam, no i tak do dzisiaj nie skorzystałam. Ale chciałam powiedzieć, że ta książka wyszła też dopiero po śmierci Teresy w 2013 roku i właściwie najbardziej to się bałam, bo właśnie to było tuż po śmierci, zaraz w styczniu. Leszek przyjechał do mnie, myśmy jeszcze przeglądali tą książkę, on był w głębokiej żałobie, to było tak świeże. A tutaj jakby czytając te jej słowa, no to jest rozmowa, tak? Taka wprost. Ja się bałam, jak on będzie reagował. Tego się naprawdę bałam, tak? Nie tych rozmów z Teresą, tylko później, po tym jak z jej mężem rozmawiałam i autoryzowaliśmy całość, czy wszystko się zgadza, czy jest w porządku, czy jest dobrze, czy on dobierał potem zdjęcia. Ten wspaniały wiersz Julii Hartwig, który tam jest, poprosił o zamieszczenie. Także to były trzy takie spotkania i to było dla mnie bardzo poruszające i właściwie najtrudniejsze, tak? A jeśli chodzi, może już też już jesteśmy przy takiej autoryzacji. Wcześniej też ukazał się fragment w takim branżowym czasopiśmie Press. Teresa do mnie zadzwoniła, powiedziała, ja nie mam czasu, tam mnie męczą, daj tam fragment tej naszej rozmowy. I ja dałam ten fragment, no i pani Renata Guza poprosiła mnie, żebym to autoryzowała, bo to było jeszcze przed. I Teresa Frańska. Jest taka jedna historia, jak ona pisze te wywiady do ON z tymi komunistami, tak? I jest czas karnawał Solidarności, ona idzie do polityki i ona mi opowiada, że oni się bali w tym czasie i odpowiedziała mi jeszcze jak się bali, ja pytam czy jak, a tutaj autoryzując mnie do tego Presu zmieniła na bali się kłopotów z cenzurą. I ja wiedziałam, że to nie może być, bo to po prostu położyło cały akapit. Nagle ten akapit stał się niczym, a ona mi tylko zmieniła dwa małe słowa, wiecie. I ja tak myślę sobie, no tak nie może być, ale patrzę co ona robi, bo mnie interesowało. Mnie się do niczego nie spieszyło, bo ja też w tym czasie pracowałam w wydawnictwie książkowym i to była jakby taka moja dodatkowa praca, tak ja z tego nie żyłam. No ja sobie, mówię, to ja sobie popatrzę co ona tu będzie robić i to będziemy się tak bawić. No ale wtedy sekretarz redakcji tego Presu, ta pani dostała po prostu jakiejś białej gorączki, pisała do mnie drukowanymi literami, a myślę, no ale spokojnie przecież. Jej pewnie się spieszyło, terminy ją dusiły. I muszę przyznać, że takie pierwsze zetknięcie z tym zawodem od tej strony to było okropne, bo ona mnie tam po prostu zglajszachtowała totalnie i to mnie, nie Teresa, ta redaktorka. Stres, tak. Więc pokazała mi jakby, no jak można być traktowanym, jak są młodzi traktowani i to było nieprzyjemne. I oczywiście ona tam dzwoniła do Teresy i chciała coś za moimi plecami, a ja oczywiście zadzwoniłam do pani Teresy i też wszystko powiedziałam jak było, więc myślę sobie, ona nie wie, że my jesteśmy dosyć blisko i że przecież ja jej też to wszystko opowiem. No i tak jakby... Ale to za plecami no. To jest też to jest dobre hasło do rozmowy o Teresie, bo od razu mi się przypomina, jak ona rozmawiała z generałem Jaruzelskim i między innymi film powstał Maliz Malskoczanowicz Noc generałem i tam był jakiś fragment, którego ewidentnie generał Jaruzelski nie chciał w tym filmie umieścić, bo dotyczył jakichś z jego znajomych, którym źle powiedział swoim zdaniem, a teraz już nie chciał źle powiedzieć. I on był bardzo jakby dobrym kontakcie z Teresą, ale tu postanowił użyć swoje siły generała, chociaż to już było po latach przecież. I zadzwonił do szefa telewizji, żeby na Teresie wymusić wycięcie na montażu tego fragmentu. I Teresa dostała z kolei z telewizji taką prośbę, żeby ten fragment usunąć. Ona dostała wtedy właśnie białej gorączki. Była na montażu na Chełmskiej i jeszcze generał przyjechał ze swoją ochroną sprawdzić, czy to zostało wycięte. I podobno jak on tam wszedł,
to taką awanturę Teresa zrobiła, że co pan sobie w ogóle wyobraża, tak to pan do mnie z każdą pierdołą dzwoni, a tak pan nie potrafi zadzwonić i powiedzieć, że jakiegoś fragmentu pan nie chce, tylko do szefa telewizji pan dzwoni, żeby na mnie to wymusić. Co to jest w ogóle? Kim pan jest? Jak pan mnie traktuje? I podobno po prostu no, krzyczała na niego straszliwie. I tam wszyscy zamarli w tej montażowni. Ja znalazłem taką wizytówkę z przeprosinami Jaruzelskiego dla Teresy, który jednak chyba doszedł do wniosku, że to niewłaściwie sprawę rozwiązał. Ale ją to bardzo dotknęło, bo uważała, że na tym poziomie ludzkim trzeba załatwiać sprawę. Ona była, jeżeli chodzi o autoryzację, rzeczywiście trudna, bo ona być może trochę stawiała się ponad swoimi rozmówcami, bo jest to słynne powiedzenie, że jak autoryzowała z Jaruzelskim wywiad do Gazety Wyborczej, to powiedziała do niego, co koledzy słyszeli, co ty gocik, panie generale, ty gocik. Więc miała to poczucie jakiejś wyższości jako dziennikarka, no niewątpliwie. I tutaj chciała pokazać Jaruzelskiemu, że zupełnie inaczej można było tę sprawę rozwiązać, nie używając takiej machiny korporacyjno-służbowej. Więc myślę, że ją w ogóle jakoś wszystko brzydziło właśnie, co się za plecami działo. Też ona była taką, ale miała jedną słabość. Która też różni ludzie mi o tym w tej książce mówią. Teresa miała duży problem ze swoim ojcem, który nie był lojalny wobec jej mamy. I miała też duże przyrodnie rodzeństwo Teresa. I ojciec, z ojcem miała zawsze problem, dlatego że ojciec zostawił jej mamę i córki, czyli Teresę i jej siostrę. I właściwie taką był nieobecną figurą i zawsze Teresa mu miała coś za złe i to nigdy nie była dobra relacja. Chociaż ja przywołuję też listy ojca do Teresy. Ona nie chciała wybaczyć mu specjalnie. I jest ten moment, kiedy Teresa staje w obronie książki Artura Domosławskiego o Kapuścińskim, co w ogóle jakiś taki, za co zresztą pani Alicja Kapuścińska wyrzuciła jej z Rady Fundacji Herodot. I Teresa, która była zaprzyjaźniona z Kapuścińskim i z panią Alicją Kapuścińską, jakby nie była po tej stronie, tylko była po stronie Artura Domosławskiego i tego, co on napisał w swojej biografii. I jeszcze była adwokatką tej książki, znaczy od momentu, jak postanowiła jej bronić, chodziła wszędzie i publicznie mówiła o tym, że nawet zadzwoniła do Alicji Kapuścińskiej. Tak, prawda? Tak. I rzeczywiście takim była niezwykłym adwokatem tej książki. I tutaj ktoś mi zwrócił uwagę, jak ja pracowałem nad swoim tekstem, że Teresa zawsze miała taką cechę, że jak rozumiała, dowiadywała się, że nie wiem, ktoś ma kochankę, ma żonę i kochankę, tam jest nielojalny czy coś, to ona już jakby tę osobę już zawodowo gorzej traktowała. Znaczy już nie mogła być, znaczy już musiała po prostu być ostrzejsza niż zwykle, albo w ogóle nie chciała z tą osobą rozmawiać, albo jak łapała na takiej niewierności, to stawała się inną dziennikarką w ogóle. I to parę osób o tym mówi. I że być może tutaj była taka historia, że w życiu prywatnym pana Ryszarda Kapuścińskiego, co opisuje Artur Domosławski, jakby tu zobaczyła pewien schemat swojego ojca i tej trudnej relacji ze swoim ojcem i tego, jak mu nie mogła wybaczyć. Że no, nie była adwokatką Kapuścińskiego, tylko była adwokatką Artura Domosławskiego, więc to dosyć taki ciekawy wątek. To, co mówiłeś wcześniej, przed tą dygresją o biografii Ryszarda Kapuścińskiego i tym, jak właśnie reagowała Teresa Torańska. Czyli ta kwestia takiej niezwykłej niezależności Teresy Torańskiej, to się pojawia i w twojej książce i w różnych innych publikacjach. Teresa Torańska też mówiła o tym, że tę niezależność trzeba w sobie zbudować
stosunkowo wcześnie, nauczyć się bycia właśnie kimś, kto owszem ma pewnych może mistrzów czy mistrzynie, ale jednak no, umie też powiedzieć nie. Zresztą to też jest niezwykle fascynujące, kiedy czytamy jej rozmowy, czy onych, czy my, czy inne jej książki, gdzie jedna z rozmów się, pamiętam, kończy w taki no, dla mnie właśnie fascynujący sposób, kiedy jeden z rozmówców mówi, że zapewne pani za jakiś czas się przekona, że ja mam rację. Tak, ona mówi, tak, nie. Tak, dziękuję. Nie, ona mówi nie, ona mówi nie, po prostu nie. I to jest koniec tej rozmowy. Więc ta niezależność tutaj też jest. Jest taki, też ale przykład... pytanie, zaraz, pozwól mi skończyć. Ja często prowadzę spotkania, przepraszam. Pytanie o to, kiedy wy w swojej pracy poczuliście, że macie w sobie tę niezależność? Pracy. No w ogóle to chyba też jest taka postawa życiowa, tak mi się wydaje. Jak widzę, pamiętam, byłam taka młoda, nagle ktoś też szpera przy Fiaciku, rzucam się i pytam się, pan nie kradnie tego samochodu? Także to jest ten typ osobowości, wydaje mi się, tak? Że się na pewne rzeczy zgadza, czy nie. Czy jeśli widzę, że coś się dzieje w pracy, jakiś mobbing, chodzę, organizuję, coś robię. Gdzieś tam, nie wiem, facet stoi na torach tramwajowych, nadjeżdża tramwaj, macham, rzucam się, organizuję jakąś akcję, żeby ktoś zszedł, tak? Nie wiem, może nie ma wyobraźni, tak jak tutaj jest taka historia, jak Teresa Torańska pisze, że do Radomia chciała pojechać na strajk, pamiętasz, Telemak, tak? I jedzie do Raszyna, nocą idzie do Janek, zatrzymuje się Wołga. Jaka Wołga? Czarna Wołga. A kto w środku? Ubek. I on ją tam podwozi i mówi, dziecko, ty się nie boisz? Ja mam córkę w twoim wieku. Nie, nie bałam się, mówi. Także myślę, że to jest też ten rodzaj takiej odwagi, czasem związany z wiekiem, a czasem chyba z typem osobowości. Mnie się wydaje, że dziennikarze muszą być odważni. Jeśli nie są, no na drugim końcu tego bieguna, to są chyba propagandyści, którzy w ogóle nie mają żadnego kręgosłupa moralnego, tak mi się wydaje. Którzy też jakby wychodzą z dziennikarstwa i idą w takim kierunku, który no kompletnie zaprzecza etosowi tego zawodu. No to się, myślę, że też się tak człowiek uczy tej niezależności jednak tak jak sobie myślę, że jak zaczął się mój zawód, to taką główną moją cechą to była jakaś taka bezczelność na początku, bym powiedział, to znaczy, że jakiś taki brak wyobraźni w sensie, ale myślę, że to jest fajnie, jak zaczynają ludzie od takiej, od pewności siebie, bo potem to jednak doświadczenie weryfikuje. Ja mniej więcej tak zawód zacząłem od tego, że ja umiem dużo rzeczy zrobić, że ja umiem zrobić duży wywiad, że to się potem zmieniało. Potem oczywiście trzeba trochę skruszeć i pamiętam taką historię z Hanną Kral, którą też znam bardzo wiele lat. Ale to jest innego rodzaju relacja niż relacja z Teresą Torańską. I pamiętam, zwierzyłem się kiedyś Hannie Kral, że dostałem zamówienie na napisanie recenzji z jednej z jej książek. A byłem jeszcze na studiach, ale już byłem pracującym dziennikarzem. I to zresztą było zamówienie od pana Wiesława Myśliwskiego, takie pismo Cycyna. On wtedy prowadził, był naczelnym tego pisma, z którym ja współpracowałem. I co, napisał pan? Ja mówię, no już właśnie tam tak kończę, czy napisałem, czy... No i chyba następnego dnia na kraju zadzwoniła, czy już napisałem ten tekst. Ja powiedziałem, że no tak, napisałem. A ona powiedziała, no to o 14 na Placu Zbawiciela się tam spotkamy. Niech pan ten tekst zabierze. W ogóle jakoś sobie pomyślałem, jak to zabierze? No to ja piszę recenzję, no to... A z drugiej strony to jest Hanna Kral. Przed Hanną Kral to do dzisiaj ja mam... teraz się bym powiedział różne rzeczy, a przed panią Hanną no jednak duży respekt, gigantyczny, mimo że się prywatnie też znamy. I pojechałem z tym tekstem. No i usiedliśmy gdzieś tam na jakimś murku. Pani Hanna wzięła długopis i zaczęła trochę mi tam poprawiać w tym tekście.
nie żeby to była lepsza recenzja, tylko żeby ten styl był trochę lepszy, jak już miałem napisać. Na przykład mi zmieniła, że jak napisałem, że mam 21 lat i czytam książki Hanny Kral, to mi poprawiła, no mam 20 lat. Uznała, że to będzie lepiej, że mam 20 lat i czytam jej książki, trochę mi odjęła. No i tak parę miejsc poprawiła w tym tekście i mi oddała. Ja tak spojrzałem i tak spojrzała na mnie i powiedziała: a kim pan w ogóle jest, że pan tak daje sobie w recenzji poprawiać? Co to w ogóle jest? To pan ma charakteru? Nie ma żadnego. To w ogóle, no, to pan przyjechał, bo ja chciałam, żeby pan przyjechał z tekstem i pan przyjechał i teraz dał pan sobie poprawiać ten tekst. I co pan z tym zrobi? No, za nie mówiłem. Bo ja zasugerowałabym wydrukować to z tymi zmianami. No ale była to szkoła, nie ukrywam, że była to szkoła, że jednak dziennikarz musi być niezależny. Znaczy w tej chwili już po tam 25 latach doświadczenia zawodowego występuję z innej perspektywy i też przy autoryzacji bardziej bronię tekstu i czasem wchodzę w konflikt też ze swoim rozmówcą jak trzeba, jak mi ktoś mówi, a zaczyna pisać na nowo i mówi, prawda, przecież autoryzacja polega na tym, że ja mówię co chcę, a potem skreślam sobie co chcę. Nie polega na tym autoryzacja. A poza tym ja jestem autorem tekstu i to jest mój tekst, za który ja biorę odpowiedzialność. Teraz już umiem to powiedzieć, ale przez wiele lat też... Mariusz Szczygieł mówił na początku, jak miał pierwszą książkę z wywiadami i wydałem, że taki przychodzi dziennikarz i na brzeszku kanapy siada i coś tam nieśmiało pyta i ci ludzie, ponieważ on jest taki nieśmiały, to tak mu raptem opowiadają różne rzeczy. Że tak sobie by nie opowiedzieli nikomu, ale taki cień przyszedł i tak... i tak chce się czegoś dowiedzieć i nie ma śmiałości o to zapytać. No więc już teraz taki nie jestem na pewno od dawna. A o której książce? Rozum spokojnie, ale taki wydałem to zaraz właściwie na studiach jeszcze, czy tuż po studiach wydałem taki zbiór wywiadów, gdzie byli sami mistrzowie, Zdzisław Beksiński, Ryszard Chorowicz, Anna Seniuk, Stefan Kwin, no tam rzeczy, Hanna Kral, no cała była plejada wspaniałych postaci, ja to na studiach tę książkę pisałem i poszedłem do szefa Wydziału Dziennikarstwa zapytać, czy by tę książkę trochę dofinansował, skoro już ją zrobiłem. I wtedy miałem pierwszą lekcję zawodową. Jakby każdy student chciał wydać książkę, to by ten wydział nic nie robił, tylko dofinansowywał. Czyli licz na siebie. No i wiesz, no myślę, że niezależność ona przychodzi. To nie jest tak, że człowiek ma taką odwagę. Myślę, że niezależność przyszła do mnie w momencie, kiedy zdecydowałem się pracować bez etatu. Znaczy ja od wielu lat nie jestem na etacie nigdzie. Pracuję na swój własny rachunek. To znaczy teraz mogę różne rzeczy pomyśleć, powiedzieć i napisać. Znaczy też płacę kredyt hipoteczny i tak dalej, ale moi koledzy mówią, no bo ja mam pensję, bo to, bo nie mogę, bo mnie wyrzucą z pracy. To ja nie mam takiej myśli, bo ja pracuję na swój rachunek. To ja siebie mogę sam zwolnić, a jak mnie ktoś zwolni, to pójdę w inne. Mam taką wyobraźnię, że myślę sobie, że pójdę do innego miejsca pracować. Jak mnie nie będą chcieli, to znajdę sobie inne miejsce, do którego pójdę pracować. Niekoniecznie muszę być dziennikarzem. Już trochę tekstów już napisałem. Więc od momentu, kiedy nie mam etatu, a myślę, to jest od jakichś 10 lat, czuję się osobą niezależną. Ale kiedy miałem stałą pracę, nie mogę powiedzieć, żebym miał takie poczucie. W tej historii, którą opowiedziałeś, to właściwie jest taka opowieść nierównych szans, tak bym powiedziała. To znaczy w tej historii chyba nie ten młody student wypada właśnie jako ktoś trochę uzależniony od mistrza, tylko właśnie to jest opowieść jednak, że mistrz się nieładnie zachował, tak bym powiedziała. Ja nie wiem. Nie wiem, mistrzowie mają różne osobowości i trzeba czynnik osobowościowy też brać pod uwagę. No, dla mnie to była jakaś lekcja, bo rzeczywiście teraz bym się zastanowił 5 razy, dlaczego ja w ogóle pojechałem pokazać ten, powinienem powiedzieć, no przepraszam, ale to jest mój tekst. No ale wtedy to zrobiłem.
No ale to jest też ciekawe, dlaczego w ogóle Hanna Kral wykonała taki telefon. To jest niewyobrażalne, bym powiedziała. No była ciekawa, co napisałem. No to jest... To jest jakby od, to jest inny temat, to znaczy ja, no tak, oczywiście, ja przez całe lata z panią Hanną Kral też współpracuję, prowadzę jej spotkania autorskie, właśnie piszę o jej książkach, robię z nią wywiady, właściwie tych wywiadów zrobiłem bardzo dużo, prowadziłem bardzo wiele jej spotkań, gdzieś no mam takie głębokie też, też zrozumienie. I to jest niezwykłe u mistrza, naprawdę, że jest niepewność. Że jest niepewność w stosunku do swojej pracy, do swojej książki, do... Tak, ale jeśli mistrz dzwoni do recenzenta czy krytyka... Ale do studenta mówię. To nic. W przypadku tekstu, bo tutaj mamy akurat historię, znaczy tu wiadomo, nie będziemy tego wątku jakoś bardzo rozbudowywać, ale mamy też historię, która się pojawia u ciebie, prawda? Gdzie Teresa Torańska idzie do Hanny Kral właśnie z prośbą o to, żeby przeczytała jej tekst i poradziła. Tam też dokonują się pewne skreślenia. No i ona właśnie wtedy mówi o tej swojej niezależności, że ona wtedy się zrodziła, prawda? Więc to jest też ciekawe, że gdzieś tam tutaj ten kontekst właściwie takiego no, przypadku innej wielkiej postaci, jeśli mówimy o reportażu tutaj, o dziennikarstwie, pojawia się kontekst takiego trochę niewychodzenia z roli tego mistrza, tak bym powiedziała. Tak, ale jeszcze pamiętam jedną rzecz tutaj, bo też trzeba tak jakby znać kontekst, że wtedy, kiedy to było, w tych latach 90. Hanna Kral była szefową reportażu w Gazecie Wyborczej. Ci wszyscy młodzi... I wszystkim poprawiała. Wszystkim poprawiała. Ci wszyscy młodzi wówczas, starsi ode mnie... Mam nadzieję przynajmniej, że nie recenzję. Starsi ode mnie od 10 lat koledzy, jak Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman. Cała ta grupa przecież wychowała się. Ale poprawiała reportaże, to jest co innego. Ale to jest praca redakcyjna. Ale jeśli teraz by wyszło po latach, że jakikolwiek redaktor poprawiał recenzję w taki sposób, że sugerował pewne jakieś no, czytanie, ale no to ja myślę, że autor tak komuś, no to powiedziałabym, że to byłby skandal literacki. Ale kończąc ten wątek, przecież moim zdaniem ona mu dała nauczkę. Dała mu nauczkę, to znaczy się tak, tak, tak. Być może wiedziała, że coś w nim siedzi, być może przypuszczała, że będzie 15, 10, być 20 może. Lat prowadził wiele jej spotkań. I chciała mu pokazać, bo zobaczyła to, co zobaczył Szczygieł, że siada na brzeszku krzesła, tak? Czyli chciała mu dać takiego kopa, moim zdaniem po prostu. Być może, ale też właśnie mówi o tym, że to jest być może też taka opowieść o takim jakby o trudnościach wychodzenia z pewnej roli, prawda? Bo tu mówimy też o tym, ja to mówię bez tutaj jakiejś oceny, tak? Ale wiesz, to jest tak, jak ja prowadzę z panią Hanną Kral spotkanie i a to się zdarza dosyć często. I też zawsze jesteśmy przygotowani i ja, i ona, bo rzeczywiście to nie jest tak, że pani Hanna na przykład przychodzi nieprzygotowana na spotkanie. Mamy sobie ustalone tematy, są notatki, pani Hanna wie, co chce powiedzieć, do czego ja mam się odnieść i tak dalej. Sobie to wszystko ustalamy i to trwa. I miałem taką sytuację chyba w ubiegłym roku, czy dwa lata temu. Byliśmy gdzieś, to się działo w teatrze, w garderobie wcześniej, rozmawialiśmy sobie tak prywatnie i pani Hanna mi pokazała bransoletkę, którą dostała od swojej mamy. Taką zwykłą metalową bransoletkę, bardzo ładną, ale powiedziała, że no to ma szczególne znaczenie, bo dostała ją od swojej mamy. No i potem jest ta rozmowa na scenie i w pewnym momencie jest rozmowa o jej mamie i ja mówię, no pani Hanno, no tu właśnie wiem, że pani ma właśnie dzisiaj bransoletkę, którą dostała pani od jej mamy. I pani Hanna się tak nad uchem nachyliła do mnie. Po co pan tu mówi? Już panu nic więcej nie powiem prywatnie. I to jest jakby, no to jest osobowościowe. Ja też sobie na to nie powinienem pozwolić. Znaczy to była jakaś rozmowa taka niby prywatna w garderobie i to widocznie było osobiste. A ja nie odczułem, że to jest osobiste. Jak na innym spotkaniu, nie chcę zamienić tutaj, prawda, reporterek dzisiaj, ale na innym spotkaniu właśnie tutaj zacząłem taki wstęp o tym, że tutaj co powiedziała Herta Miller o Hannie Kral, Swietłana Aleksijewicz i tam idę noblistami, tak. I to pani Hanna też, niech pan już skończy się wygłupiać, to już...
proszę zejść z tego wysokiego C. I to jest tak, że jest ta rola pewnego mistrza zawodowego i mimo, że ja jestem 25 lat tam w zawodzie i być może tyle się znamy, to ja te lekcje dostaję cały czas. Więc to nawet mi się cenne wydaje, że tak zawsze trzeba uważać. Jak myślicie, jaki temat podjęłaby teraz Teresa Torańska? Wiemy oczywiście o Smoleńsku, prawda? O tej książce, która się okazała niedokończona, ale jednocześnie to jest chyba też szczególnie ciekawe, że ta książka, choć niedokończona, bo Teresa nie zrobiła wszystkiego, co planowała, tutaj jednak zdecydowanie robi wrażenie takiego dzieła, które opowiada nam coś pełnego. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, jeśli chodzi o właśnie tę interpretację, że w Smoleńsku to widać, że faktycznie ten plan opowiedzenia o Polsce, o Polakach, o tym, jacy jesteśmy, jacy przeciwni jesteśmy, jak czasami nie potrafimy się porozumieć i jak się potrafimy łatwo skłócić, został tutaj znakomicie wydobyty i jak świetnie też widać te cechy, które podejrzewam, że dla wielu czytelników młodszych, którzy może nie znali tych wcześniejszych książek Teresy Torańskiej, jak fascynujące mogło być ta umiejętność panowania nad całością historii. Tam są świetne momenty, kiedy ona zadaje swoje pytania i w którymś momencie mówi, ale chwileczkę, ktoś inny powiedział, że było w tym momencie tak, a nie inaczej, a pan mówi, że jest tak, to jak w końcu było? Albo mówił pan, że było tak w innym wywiadzie. Znaczy, to ogarnianie tej całości, co myślę, że takich młodych dziennikarzy może zachwycać. I to w tej książce widać. Jakie tematy myślicie, że byłyby fascynujące dla Teresy Torańskiej teraz, gdybym miała o czymś napisać w formie takiego dużego projektu, prawda? Jak oni, jak Smoleńsk, jak my, jak jesteśmy. To znaczy ona mi mówiła, że w pewnym momencie to już jest tak, że ona też już nie chce jeździć na te reportaże i że te rozmowy, dlaczego rozmowy z politykami, bo są fascynujące, tak? Oni nami rządzą i ważne jest to, co oni myślą, co mają w głowie, dlatego ona chodzi do tego Sejmu, dlatego pyta i zawsze ich pyta, czego oni się boją, tak? I no, ja uważam, że brakuje nam jej, bo byśmy dalej może byśmy wiedzieli, co ci ludzie mają w głowie. No i to ta słynna informacja, którą powiedział jej Jarosław Kaczyński, tak, że kim chciałbyś być, miał wtedy za 40 lat emerytowanym zbawcą narodu, to jakoś tłumaczy to, co się teraz dzieje w Polsce, powiedzmy, także no mnie... Gorzej zemerytowany. Tak. No tak, ale jakby, będąc gdzieś z tyłu, to jakoś wypełnia ten rodzaj tej emeryckości, tak? No ja nie wiem, no jest sprawnym politykiem. No i mnie brakuje tych jej rozmów, a czy to był taki temat, czy inny, to co się teraz dzieje w Polsce, to w ogóle w najśmielszych koszmarach nie można było sobie wyobrazić, że to jednak pójdzie w tą stronę, tak? Że się pojawi jakaś nienawiść na ulicach, że dojdzie do przepychanek, że propaganda wróci. Ja po prostu... I to jest tak grubymi nićmi szyte, że ja już pierwszy ten dziennik telewizyjny zobaczyłam, wie mama, nie oglądaj, zaraz ci teraz opowiem, jeszcze do mojej mamy na przykład nie dotarło, tak? Co było powiedziane i rozłożyłam jej poszczególne zdania na czynniki pierwsze, tak? I to jednak działa cały czas, także... No tego brakuje, mnie tego brakuje, nie wiem. Ja mam tu taki fragment jej reportażu z 83 roku, Msza. To jest 83 i to drukujemy, mówię drukujemy, bo z mężem Teresy Leszkiem z maszynopisu właściwie, bo ten tekst się, nie możemy odnaleźć pierwodruku tego tekstu. Skazani jesteśmy na Polskę i przez to skazani na wypowiadanie zastępczych słów. My naprawdę nienawidziliśmy już powstań i dość mamy bohaterów. My chcieliśmy mieć wreszcie spokój. O nasz spokój się troszczono. Broniono nas przed wolnymi myślami. Odgradzano od parszywej historii ciągłych klęsk. Dawano nową wiarę, która oblepiała nas kłamstwem i cwaniactwem. Oni nie życzyli nam źle. To nieprawda, że byli naszymi wrogami. Chcieli tylko wepchnąć nas w kwadraturę koła. Oni nawet pozwalali nam dyskutować.
czy to jest koło, czy kwadrat. I my dyskutowaliśmy, zawsze dochodząc do jednego wniosku, że w kwadraturze koła tkwią olbrzymie niewykorzystane rezerwy. Myśmy mieli je tylko wydobyć. Wydobywaliśmy lub nie, ale zawsze z sukcesem. Polak potrafi nad poprzeczką, szary na złote, konto plus. To jest 83 rok, a jakby to było napisane dzisiaj. Ja myślę, że Teresa miała, ponieważ opisywała rzeczywistość, teraz, żeby uporządkować sprawy. Teresa była z tego środowiska. Ona była z sercem po stronie Solidarności, Stoczni Gdańskiej. Nie była fanką Wałęsy, przyjaźniła się z Jarosławem Kaczyńskim, być może bliżej było jej do Porozumienia Centrum w pewnym momencie. Opisała też swoje środowisko i swoje pokolenie, znaczy opisała całą epokę, ale opisała też swoich kolegów w kolejnych wywiadach. Potrafiła pokazać, w jaki sposób jedna strona przechodzi na drugą, jak my staje się onymi. Miała głęboką świadomość społeczną od 1968 roku mniej więcej, bo to był taki ten moment, gdy na wystąpienie Gomułki, wiadomo, ale przed 1968 rokiem Teresa nie była, skończyła prawo najpierw, potem studiowała dziennikarstwa, nie zrobiła dyplomu, chwilę studiowała arabistykę, szukała dla siebie miejsca, była w studenckim teatrze, no naprawdę miała wykształcenie muzyczne, no była taką wszechstronną osobą. W 1968 roku, jak zobaczyła, co się dzieje na ulicach i co mówi Gomułka, raptem stała się osobą polityczną. Czy ona po prostu zaczęła śledzić rzeczywistość i od tego momentu bardzo świadomie ją opisywała. Zawsze stać po stronie osób, które są krzywdzone. Ten zbiór reportaży, ale też ta historia jest opisana w mojej biografii, zaczynam od historii Jana Radomskiego, przedwojennego przedsiębiorcy, który w czasach komunistycznych doprowadził do sukcesu swojego zakładu pracy, który miał wyprowadzić na prostą, ponieważ był dobrym menadżerem, wyprowadził na prostą, ale przepisy były takie, że przepisy trzeba było ominąć, żeby osiągać zyski, w związku z czym w pewnym momencie zamknięto go do więzienia, a on pisał, wysyłał po redakcjach takie listy z prośbą, żeby go oczyścić, ale anonimowo. Taki list trafił do Teresy i Teresa go odnalazła po pewnych faktach, które on pisał w tym liście, nie mając adresu, imienia i nazwiska. To była jej misja od początku, kiedy znalazła się w tym zawodzie, czyli odkąd znalazła się w dziennikarstwie. Myślę, że w pewnym momencie Teresa zrozumiała, że książka o niej była dla niej kulą u nogi, dlatego że była tak dobrą książką, której ona nie jest w stanie już przebić. Mówiła to zresztą w rozmowie, jaki z nią zrobiłem, że jest trochę ofiarą tej swojej książki i że cały czas czeka na wielki temat, który by pokazał na nowo, że ona jest wielką dziennikarką, że ona potrzebuje historycznego tekstu. Ona to otwarcie mówiła. Ja nawet się upewniłem, czy ja dobrze słyszę. I powtórzyła, że tak, czy miała świadomość tego, jaki ma warsztat. Nie znajdowała odpowiedniego tematu. I potem, kiedy wydarzył się Smoleńsk, zobaczyła, co się dzieje, postanowiła, że to nie będą wywiady, tylko że ona w końcu napisze książkę, która będzie pewnym rodzajem reporterskiego fresku, opowieści o Polsce. Będzie pokazywać jakąś mentalność tego kraju, tego, kim my jesteśmy, niekoniecznie tego wydarzenia, które miało miejsce. Niestety nie skończyła. Książka ukazała się w formie wywiadów, czyli nie dokładnie w tej formie, jaką Teresa chciała tej książce nadać, ale myślę, że Teresa poszłaby dzisiaj nie w stronę wywiadu, tylko w stronę reportażu, poszłaby znowu w stronę tej pogłębionej formy. Jeżeli opisywałaby dzisiaj rzeczywistość, myślę, że nie robiłaby tego przez rozmowę, tylko i taka była jej myśl wówczas, kiedy pracowała nad książką Smoleńsk, tylko szłaby w stronę książki reporterskiej, ale reporterskiej z takim, niezbędnie historycznej, ale w jakimś sensie tak. Bo rzeczywiście ona, kiedy pracowała nad książką Smoleńsk, to ona sięgała do greckiej tragedii, ona sięgała do romantyzmu, to znaczy to miało być coś więcej, miało po prostu pokazać mentalność człowieka, który zawsze opowie się po niewłaściwej stronie.
Zresztą ten cały warsztat reporterski cały czas jej towarzyszył też w pracy, prawda, nad rozmowami. Ona właściwie cały czas była i dziennikarką przygotowującą się do rozmów i reporterką jednocześnie. To chyba też gdzieś się przebija w waszych tekstach i w tych wspomnieniach. Że ona jakby reportaż pisała, no bo ona tak jak robiła wywiad, to wchodziła w środek. Wchodziła do kogoś i mówi, to gdzie u pana wisiał Stalin? I jakby od razu cofała tego człowieka do lat 50., czy koniec lat 40., bo a gdzie wisiał Stalin? A on mówi, no nie wisiał, ale jakby wisiał, to by wisiał tu. I już Teresa cofała go w czasie i już była w samym środku tematu. To była niezwykła zdolność chwytania tych ludzi za samo sedno sprawy, którą reprezentowali. I bardzo często też mieli do Teresy słabość przez to, że potrafiła tak z nimi rozmawiać, a siła książki o nim polega raczej na tym rodzaju naiwności ich zdaniem. To znaczy oni córuniu do niej mówili, córeczko. Ale nawet w tej nocy z generałem, nie wiem czy państwo oglądali, początek jest jak ona przychodzi i co robi? Wchodzi do mieszkania i tam jest ten pies Jaruzelski, tak? I ona już kuca, głaszcze tego psa, a jakby myli trochę tego generała, kim ona jest właściwie, bo tu jest tak gdzieś na poziomie takiego trochę jakby dziecka. Dała mi Marysia Zbąsko-Czanowicz materiały z takie materiały, które nie weszły do filmu, ale do filmu z kolei do materiału Donalda Tuska. Jak ona pojechała do Gdańska w pewnym momencie i z ekipą i robiła reportaż. I no i ja od wejścia jakby od wejścia Teresy to jest filmowane i to sobie oglądałem te materiały i to było bardzo fajne, bo tak wchodzi Teresa i podporządkowuje sobie Tuska, żonę, córkę, psa, po prostu w jedną sekundę, to znaczy natychmiast zaczyna panować nad całą przestrzenią. To pan Józef Teichma, minister kultury, powiedział mi, że który ma dużą słabość do Teresy i uważa, że to jest jedna, że jego życie dzieli się na do wywiadu Torańskiej i po wywiadzie Torańskiej, a nie tam do Gomułki od Gierka. Pan Teichma powiedział mi, że Teresa do niego przyszła i weszła do kuchni i zobaczyła, że on ma obrane ziemniaki, które miał gotować, ale nie są w wodzie, tylko je zostawił takie leżące. I ona weszła i mówi, co pan robi? I mówi, to przecież sinieją te kartofle, nie umie pan kartofli gotować? Pomijając, że Teresa w ogóle nie umiała gotować, więc jakby była być może ostatnią osobą, która mogłaby dawać rady kulinarne. Ale ten rodzaj jakby, że ona wchodzi i podporządkowuje sobie całą przestrzeń, no jednak świadczy o takiej dużej osobowości i tego, że rzeczywiście... To scena z mandarynkami, prawda? To może ja to przeczytam akurat z mojej książki, skoro Remek już czytał ze swojej. Zachowamy parytety. Dlaczego się pani udało? Pytanie dotyczy rozmów z komunistami, tak? Do tej książki oni. Kilka rzeczy zadecydowało, ale jest taka generalna uwaga, gdy idzie się rozmawiać, trzeba być szczerym, nie oszukiwać. Powiedzieć, ale ja się z panem nie zgadzam. Czy pan myśli, że ma pan rację? Nie możesz udawać, że masz takie same poglądy, choć to i tak jest gra. Zawsze jest gra? Przecież jest się w pracy, a w pracy zawsze się jest na baczność. Cały czas pilnujesz, jaka jest temperatura rozmowy, żeby ktoś cię nie wyrzucił. Berman w którymś momencie powiedział, to komu mieliśmy oddać władzę? Mikołajczykowi? Przytaknęłam. No, co za no, krzyknął. Myślałam, że mnie wyrzuci. Dostał piany. Na stole leżały mandarynki, chwyciłam jedną. Może zjemy na połowę? Żeby wyciszyć jego złość, odwrócić uwagę. Cały czas pilnujesz, jak daleko możesz się posunąć w danej chwili, ale przecież i ciebie ogarniają emocje. Był taki moment, bałam się, że nie wytrzymam. Berman był wierzącym komunistą. Pytam, jak to? Pana starzy towarzysze siedzą w więzieniu, a pan się tym nie interesował? Byli torturowani, a pan nie zareagował? Nie wierzyłem w to, odpowiedział. Trzeba było pójść i sprawdzić, cisnę. Gadało się on na to. Cytuję mu, takie tortury, nieprzemakalne. Wyszłam do łazienki, bo poczułam, że zwariuję. Umyłam twarz zimną wodą. Także to jest gra.
No, to jest jak Szłody Bermana albo Ochawa, teraz już mogę sobie przypomnieć i taką scenę opowiada, że miała magnetofon w siatce, bo nie chciała powiedzieć, że nagrywa, jak poszła na tę rozmowę. No to może nie do końca etyczne jest i znów tu możemy rozwinąć ten wątek, że nie przyznała się, że nagrywa. Ale się opowiadał ciebie chyba te, taką scenę, że właśnie tak postawiła i tak włączyła jeszcze na korytarzu, zanim weszła, no żeby nie sprawiać wrażenia, że ma magnetofon i postawiła tę siatkę i potem ta rozmowa się rozwinęła. On cały czas tylko myślała o tym, że jak tu te taśmy zmienić w pewnym momencie, że już że ona opowiada bardzo ciekawe historie, ona będzie musiała włączyć w pewnym momencie, jak zmienić taśmę. No ale miała te swoje jednak takie podchody, podchodziki, no, technikę swoją. Powiedziałem, że dobrze coś pożyczyć, na przykład książkę od kogoś, bo potem możesz wrócić i mu oddać. Także no, są różne takie sposoby. Tak. No, generała Jaruzelskiego też jednak nagrywała, tylko jakoś tak, wiesz, bo można tak na wierzchu położyć i to odwraca uwagę, nie? To tak jak ja w szkole, nieprzygotowana byłam, to siadałam w pierwszej ławce i się uśmiechałam. Także to są tego typu metody, a generał miał przecież monitoring wycinków na swój temat, także też był wrażliwy na to, o co się o nim mówi i pisze. Czujecie się, że jesteście trochę z Torański? No nie wiem, ja tam troszkę ją sprawdzałam, kazałam sobie wszystko pokazać. Teczkę wyjąć, kartotekę wyjąć, krótki kurs w UKPB. No nie wiem, może no, z tym, że pytania sobie przygotowuję, no to jestem, tak? A Remek to nie wiem, może jest jej alter ego. Jestem stresą na pewno od lat, to tak, czy jestem z Torański? W stosunku do zawodu swojego, tak. Wymagający jestem wobec siebie, wymagający jestem wobec zawodu, wymagający jestem wobec kolegów. Byłem wymagający wobec studentów, ale przestałem uczyć dziennikarstwa, bo uznałem to za bezsensowną rzecz. Po 9 latach uczenia doszedłem do wniosku, że no, jak ktoś nie chce, to nie ma w sobie ciekawości, to się tego nie nauczy. Wolę teraz prowadzić warsztaty z zawodowymi dziennikarzami, z czasem czy ze studentami też, ale kiedy jest jakieś naprawdę zainteresowanie tym, studenci dziennikarstwa, dzisiaj, może tutaj temat rozwinę, to wejdę na grząski grunt, ale studenci dziennikarstwa dzisiaj nie interesują się Ryszardem Kapuścińskim, Teresą Torańską, już nie mówię Krzysztofem Konkoleskim czy Walkowiczem, to już w ogóle nie mówię o tych nazwiskach. Po prostu się nie interesują i nie znają historii reportażu. Mają sobie mało zainteresowania, niestety bardzo mało ciekawości. Czasem jestem zapraszany i wtedy mi na swój wydział dziennikarstwa, który kończyłem i trochę mi nie wypada nie chodzić, a czasem odmawiam, a czasem nie wypada mi odmówić i wtedy idę. Miałem taką rozmowę, bardzo było to fajne, student drugiego roku. No to jeszcze ma 3 lata, ale powiedzmy student drugiego roku, ja tak miałem taki monolog. Niekoniecznie było na magisterskie, może pójść na inny kierunek. Co to jest za zawód? No i tak mówię i w pewnym momencie pytania. No i ten student mówi no. No tak słucham pana, wie pan, tak pan, taki monolog pan mówił, momentami ciekawy, momentami niekoniecznie, no chyba kwestia gustu. Mówi, nie wiem, pan, no, tu pan opowiadał o Tizianu Tercanim, no. Jak kto woli, mówi, wcale nie podzielam tego poglądu, że to był wspaniały reporter. To nie od razu się tak wszystkim trzeba zachwycać, jak pan się zachwyca, wie pan. Mówi, taką mam do pana prośbę. Ale odważny był naprawdę. Taką mam do pana prośbę. Niech pan tak nam coś takiego powie, takie wow, żeby nam wszystkim szczęki opadły. Ja sobie zrozumiałem, że to jest zupełnie inny zawód dzisiaj. To nie jest zawód rzetelności, ciekawości, precyzji, tylko to jest zawód, żeby nam szczęki opadły po prostu. No to jak on mnie poprosił, żeby szczęki opadły, to ja zrobiłem za chwilę parę rzeczy, żeby mu szczęka opadła i po prostu no tam zwątpił przez chwilę, bo też chciałem dać lekcję w tym
w tym momencie, więc tak pozwoliłem sobie na trochę więcej. Ale no myślę, że to dzisiaj to jest taki zawód po prostu, że to jest zawód wow. No ale jak ja byłem na dziennikarstwie, to nie był jeszcze zawód wow, tylko to był raczej prasoznawczy kierunek niż dziennikarski. Więc wydaje mi się, że no dużo jest do zrobienia, już niech inni to robią, bo ja już skapitulowałem z uczenia studentów. Szkoda zębów, żeby tak te szczęki opadały cały czas, tak, proszę Państwa. To może jeszcze na zakończenie, co zostało? Ja nie wiem jak ty, ja nie wykasowałam numeru Teresy z komórki, aż do czasu, kiedy komórka mi nie padła, ale komórkę dalej trzymam w szufladzie. Ja też. Ja w ogóle nie wykasowuję, wiesz, tych numerów, które już nie łączą, ale miałem takie pożegnanie z Teresą właściwie, też nie mówię o tych książkach, ale najpierw przychodziłem do Teresy na Zacisze, gdzie były dwa psy, mama, która miała pani Lonia, która miała ponad 100 lat, mieszkała z Leszkiem i z Teresą. Potem Teresa umarła i były dwa psy, i Lonia, i był Leszek. Bardzo już mama była stara, ale była też bardzo smutna, bo wiedziała, że córka umarła. Potem była Lonia i był jeden pies, potem nie było drugiego psa, to też był stary i umarł. Potem umarła pani Lonia, no i potem Leszek zdecydował sprzedać Zaciszę. I jak pracowałem nad swoją książką, nad tą książką o Torańskiej i Falaci, to już miałem wszystkie rzeczy spakowane w kartony. No, ja je tylko otwierałem na nowo i wyciągałem wszystko z tych kartonów, więc przedłużyłem mu trochę przeprowadzkę do nowego mieszkania. Ale myślę, że w ten sposób jakiś etap swojej relacji z Teresą też zamknąłem, że byłem świadkiem tego. Właściwie już ten dom nie był, na końcu już nie był jej domem. Także w tych książkach dalej Teresa jest. A tu jest Teresa taka, jaką chciałem, żeby poznali czytelnicy, taka z lat 60. właśnie na plaży, z papierosem, z długimi włosami. Wszystko ma przed sobą jeszcze i bardzo fajnie w tej książce opowiada o tym, jak tańczy, jak jeździ, jak pyta, jak próbuje się czegoś dowiedzieć, jak nie rozumie świata. No myślę, że taka dziewczyna na początku swojej drogi, która no, ma w sobie tę całą pasję, ciekawość, którą potem rozwinie tak wspaniale w swoich tekstach. Której do końca nie straciła, prawda? Tak, nie, to... To jest też ważne. Proszę Państwa, półtorej godziny rozmawiamy. Powinniśmy może Państwa wcześniej włączyć. Godzina 15 to jest idealny czas. Może ktoś z Państwa chciałby się podzielić jakąś refleksją, może zadać pytanie naszym bohaterom? Jeżeli ja bym mogła właściwie, to powiedzieliście Państwo tak dużo, w dodatku na końcu w sposób wzruszający i dlatego trudno się teraz jakoś odbić od tego i zadać pytanie, które by jeszcze cokolwiek wnosiło, ale ja przez cały czas, kiedy różne wątki Państwo poruszaliście, to myślałam też o tym, że ja to bym chciała zapytać, że obok różnych technik, wiedzy, doświadczenia, tych sposobów, o których Pani mówiła, że na przykład zabrać książkę, pożyczyć książkę, żeby ją oddać, czy też że pewnego specyficznego sposobu notowania i tego wszystkiego, co wiąże się z zawodem, to jest jeszcze coś takiego, co banalnie nazywa się osobowością albo po prostu podejściem psychologicznym. I chyba u wszystkich tych wielkich reporterów, czy tych osób, które prowadzą wywiady, to jest ta cecha dominująca, że kiedy też myślę o własnym doświadczeniu, to ten element przygotowania w konfrontacji z konkretną osobą czasami zupełnie okazuje się nieskuteczny. I wówczas jest coś takiego, o czym pan Remigiusz mówił, że się płynie, że właśnie notatki nie pomogą, bo ma się uporządkowany zestaw pytań, ale one się odbijają od osoby.
i właściwie trzeba być psychologiem w tej robocie też. Ja czasem nawet mówię, że idę rozmawiać z pacjentem, kiedy wiem, że ktoś jest oporny, że to mi będzie łatwe, że kogoś nie znam, albo że znam go z tego właśnie, że nie potrafi się, czy nie chce się otworzyć, albo przeciwnie, ma jakąś taką swoją linię, której będzie się trzymał. I wiele osób bardzo interesujących jest trudnymi pacjentami. Tak. W związku z tym właśnie ten reporter musi być wyjątkowo sprawnym operatorem, ale też na poziomie swojej osobowości i tych rozmaitych technik, które... No właśnie nie technik, to właśnie może nie jest dobre określenie, tylko poza technikami musi mieć ten wgląd psychologiczny. Tylko tak, zgadzam się w 100%, tylko musi pamiętać, że nie jest psychoterapeutą. To znaczy, to jest bardzo niebezpieczna granica, że tak się, przepraszam, użyję takiego słowa brzydkiego, że tak żyłuje coś w rozmowie, bo tu już bardzo głęboko idziemy i jest jakaś ważna opowieść, historia, coś po raz pierwszy ktoś opowiada, się wzrusza, zaczyna płakać, co się zdarza też w czasie rozmowy i tak dalej. I też trzeba umieć sobie powiedzieć dość po prostu. Jest jakiś moment, kiedy trzeba powiedzieć sobie, jakby dalej tam już nie idę, bo ta osoba z tym zostaje. Ja teraz miałem bardzo, tu o swoim doświadczeniu powiem, bo miałem tak bardzo zaskakującego maila dotyczącego mojej rozmowy sprzed lat. Sprzed właściwie śmierci Teresy Torańskiej, z takiej książki Wolne. Tam jest rozmowa z Teresą Nawrot, aktorką z Teatru Grotowskiego. Poszedłem do niej na rozmowę o Grotowskim i usłyszałem w takich wielkich superlatywach o tym, jaki to był wspaniały teatr, jacy wspaniali ludzie, ale było tam, spalaliśmy się jak pochodnie, co było dosyć niepokojące. Wiedziałem też, ile osób z tego teatru potem popełniało samobójstwa. I po wysłuchaniu tej dosyć długiej rozmowy, po nagraniu dosyć długiej rozmowy, ja zrozumiałem, że tam jest coś więcej, czego mi Teresa Nawrot nie mówi. Z jakiegoś powodu jest jakaś blokada. Wróciłem do domu i postanowiłem, że to nie będę tej rozmowy wykorzystywał. Nie wiem jeszcze, w jaką stronę mógłbym pójść. Odezwałem się do niej rok czy półtora roku później, że zrobiliśmy taką rozmowę i jeżeli ona byłaby gotowa na kontynuację, to mnie by na tym zależało, ale że tym razem ja bym chciał, żebyśmy trochę szczerzej porozmawiali, że ja czułem, że tam jest niebo, ale myślę, że tam było też piekło. I dała sobie czas do namysłu, po czym umówiliśmy się na spotkanie i ten wywiad się tak mniej więcej zaczyna, że od tygodnia, jak wiem, że mam z panem rozmawiać, to nie mogę spać. I zaczyna się ta druga część tej rozmowy, kiedy ktoś z Teatru Grotowskiego po raz pierwszy opowiedział tę drugą stronę pewnego zakonu, pewnej przemocy, agresji. Tam rzeczywiście dosyć krytycznie, czy tak dosyć ostro wobec tego głównego aktora, Ryszarda Cieślaka. Bardzo brutalna rozmowa o tym, w jaki sposób ona została zniszczona przez ten teatr de facto. Wiedziałem, że tej rozmowy nie mogę opublikować w gazecie, bo uznałem, że jeżeli ją w tej formie opublikuję, to ona będzie traktowana jako pewnego rodzaju jej rozliczenie, chciała coś załatwić, chciała powiedzieć. Dlatego ją postanowiłem opublikować w książce Wolne, gdzie jest 12 historii, które mówią o pewnego rodzaju wyzwoleniu się z jakichś opresji, z jakichś stanów, że ona byłaby w innym kontekście. Wówczas, kiedy ta rozmowa się ukazała, Teresa była, jak już to opowiedziała, była dosyć wdzięczna, że to się wydarzyło. Parę razy w życiu miałem taką historię, że ktoś mówił, że oczyściło jakąś sytuację, rozmowa oczyściła, coś uświadomiła, zmieniła, ktoś się poczuł mocniejszy. Karol Radziszewski zrobił film Książę, gdzie tę rozmowę wykorzystuje. I minęło lat trochę, 6, nie wiem. I teraz raptem dostaję 2 tygodnie temu, tydzień temu, kilka maili od Teresy, że ja bardzo żałuję, że udzieliłam tego wywiadu.
Dzisiaj bym już tego nie zrobiła. Żałuję wszystkiego, co tam powiedziałam. Myśmy nawet byli zaprzyjaźnieni jakby po tej rozmowie. I to jest coś, czego ja nie, jakby nie zrozumiałem, więc napisałem, że no jednak wówczas miałem poczucie, że jesteśmy na to zdecydowani, że ja sprawiam poczucie bezpieczeństwa w tym sensie, że nie publikuję tego w gazecie, że to jest w innym kontekście, bo w książce i tak dalej. Ona napisała, tak, to nie chodzi o to, w jaki sposób rozmawiałeś, tylko o to, że ja tej rozmowy dzisiaj żałuję. Ja miałem z powodu tej rozmowy bardzo dużo kłopotów. W dalszym ciągu mam kłopoty. Środowisko Grotowskiego mnie skreśliło całe, które się jakby, no, też pilnuje tej spuścizny, tej pamięci. I to jest dla mnie jakaś zagadka w tej chwili. Bo pierwszy raz mi ktoś po latach powiedział, że żałuje, że dał mi wywiad. Więc ja nie wiem, czy to odpowiada na... odpowiada, choć ja nie tylko o takich skomplikowanych przypadkach myślałam, a o zupełnie prostych. Choćby ten przykład z ziemniakami, które trzeba zanurzyć w wodzie. To też jest nie tylko kwestia, tak sądzę, nie tylko kwestia wchodzenia w przestrzeń i rozpoznawania tego, co się tam dzieje, ale też kwestia oswajania człowieka, no czyli jednak technika psychologiczna. A czasem też jest tak, że się wchodzi do kogoś i się jakby... od razu tę osobę trochę poznaje. Znaczy, że można mieć niesamowity pomysł jakiś na rozmowę i się idzie do kogoś. Ja pamiętam, jak pojechałem do Paryża do Anny Prucznal, jeszcze w takim momencie, kiedy ona śpiewała koncerty we Francji, będąc bardzo znaną pieśniarką. I miałem też sobie wszystko tam ułożone, nie pytania, ale mniej więcej te tematy. I wszedłem i takie było puste mieszkanie, gdzie właściwie nie było mebli, był tylko taki tapczan. Dużo książek i ja mówię, ale pani w ogóle mebli nie ma. A ona mówi, tak, bo ja nie mogę mieć mebli, bo moja mama w czasie wojny handlowała meblami gdańskimi, zwoziła, cały dom był pełen mebli. I jakby zaczęła sama tę opowieść taką opowieść właśnie o wojnie, o dzieciństwie, potem jak to miało na nią, jaki to miało na nią wpływ. I to też jest ciekawe, jak taki czasem kontekst rodzi coś, że się taki portret czyjś zaczyna widzieć, a czasem się z kimś rozmawia i w ogóle się nie rozumie też jakby też. Ale psychologia jest tu bardzo ważna, bo to nie na wszystkich działa. Ja na przykład zostałem zniszczony przez Sławomira Mrożka w sposób brutalny. I tam nic nie działało, to znaczy po prostu żaden kontekst, żadne pytanie nie było pytaniem adekwatnym. Każde pytanie było beznadziejne. Pan Sławomir powtarzał, że go nudzę cały czas. Mówił tylko, nudzi mnie pan, ile jeszcze? Patrzył na zegarek cały czas, mówi, ile jeszcze? No to ja pytam tam o coś też nudne. No już się wyczerpały te tematy, coś zacząłem pleść, jakiś tam, nie wiem, czy porządek ma na biurku, a co pana moje biurko obchodzi? To Nicea, jak panu jest w Nicei, a jak może być w Nicei, jak w Nicei? To tragedia po prostu. Człowiek raptem zapomina, że jest dziennikarzem, że ma jakiś warsztat, że w ogóle jakiś, no w ogóle to, o co chodzi? Tu przyszedł do urzędu skarbowego i nie ma w ogóle zmiłu. I masz teraz dobrą anegdotę. No właśnie, bo to jest ten zysk, ta anegdota. Tak, to jest zyskiem. No ale jak stamtąd wyszedłem po tej rozmowie, co już taki, no, że już nie będę dziennikarzem nigdy i w ogóle... To było w Krakowie, dość mam Krakowa, nigdy tu nie przyjadę, znowu raz mi nie przeszedł. Wsiadłem w pierwszy pociąg do Warszawy i myślę, co ja w redakcji oddam w ogóle, ja nic nie mam przecież, no w ogóle, jakby, no co? I potem sobie pomyślałem, a jeszcze dzwoni do mnie pani z wydawnictwa literackiego, która to umawiała i mówi, że no tu pan Sławomir taki zadowolony z tej rozmowy, ja w ogóle się nie dziwię. Niech pan nie przyszedł się pożegnać już, ja mówię, proszę mi wybaczyć, ja już bardzo się spieszyłem na pociąg, ale mówię, bardzo rozumiem, że pan Sławomir Mrożek jest zadowolony z naszej rozmowy. Do śmiechu mi wtedy nie było. I wróciłem do Warszawy i otworzyłem tę taśmę i spisałem ją. Treści tam było mało.
ale postanowiłem zrobić z tego wywiad, opublikować to. Jeśli Naczelna się zgodzi. A, było takie pytanie, gdzie pan Sławomir odpowiedział mi, odpowiem panu, ale z zagrobu. Taki tytuł dałem, odpowiem panu z zagrobu. Dałem to do redakcji. Koleżanki to przeczytały, uznały, że no czemu nie? No można zaryzykować. No niby wywiad to nie jest, bo nic nie wnosi, ale osobowość jakaś jest pokazana, więc spróbujmy. No i to się ukazało. I oczywiście zdania były podzielone. Jedni, że jaki beznadziejny, bo czytałem komentarze w internecie, jaki beznadziejny dziennikarz poszedł do Mrożka nieprzygotowany, nie umiał pytania zadać i był nudny i beznadziejny. A tam były te wszystkie komentarze, nudzi mnie pan i tak dalej. A z drugiej strony były, że tu jak można taką przemoc, jak się zgadza na rozmowę, to czemu w taki sposób zachowuje się wobec dziennikarza, że to jest przemocowe zachowanie i to w ogóle nie powinno mieć miejsca. No więc tak trochę to było wyrównane. No jestem jakieś chwilę później w wydawnictwie Wielka Litera i szef Paweł Szwed mówi mi, że ale to już byłeś tam parę miesięcy później tam, i mówi, taki kiedyś wywiad czytałem z Mrożkiem, mówi jakiś dziwny wywiad, mówi, w ogóle nic z tego wywiadu nie wynikało, jakieś pytania i odpowiedzi, nudzi mnie pan, i mówi, jakiś idiota z nim rozmawiał. Jezus Maria, po prostu. Nie przyznam w ogóle, że to ja poniosę. No i to ma swoją puentę też, bo umarł pan Sławomir Mrożek. Ja raptem dostaję pocztą razem z nekrologiem taki jakiś liścik, list oficjalny, zaproszenie, że pan Sławomir Mrożek wpisał mnie na listę jakichś najbliższych przyjaciół. I że właśnie tutaj wydawca informuje mnie, że pogrzeb odbywa się tego i tego dnia, że w tym i w tym miejscu, że będzie dla mnie przeznaczone miejsce i że potem odbędzie się spotkanie najbliższych przyjaciół, na którym opowiemy sobie o mistrzu. No ja oczywiście nie pojechałem, bo znałem, że to jest ta odpowiedź za grobu. Bo oczywiście ten przeczytał ten wywiad, że to jest ta odpowiedź z zagrobu i została mi anegdota do dzisiaj. No ale nie powiem, żeby miał osiągnięcia akurat w tej rozmowie. Jak widzicie państwo, rozmowy bywają zaskakujące, inspirujące i otwierają na wiele sytuacji, których nie moglibyśmy przewidzieć. Na koniec, bo jednak rozmawialiśmy o Teresie Torańskiej i przede wszystkim to ona była główną bohaterką, cytat. My nawet staliśmy się do onych podobni. My broniliśmy się przed onymi, ale do końca się nie obroniliśmy. Od nich przyjęliśmy formy uprawiania polityki, definiowania, czym jest polityka, sposoby traktowania społeczeństwa. My przejęliśmy od onych zajadłość w dochodzeniu swego, łatwość w nienawidzeniu niedawnych przyjaciół i sojuszników. Niczym nieuzasadnioną wiarę, że wyłącznie my mamy patent na rację, mądrość, uczciwość. I jeśli ktokolwiek tego nie rozumie, to nie warto mu tłumaczyć, bo głupi i niedorósł do demokracji. Oni zarazili nas podejrzliwością i potrzebą szukania wszędzie wroga. Oni skutecznie nauczyli nas swojej spiskowej teorii w ocenianiu świata i swoich niedawnych przyjaciół. Od onych przejęliśmy przeświadczenie, że obraz świata malowany jest w dwóch tylko kolorach. Nas, jako przeciwieństwa onych, już nie ma. Pozostaje pytanie, kim jako społeczeństwo jesteśmy? To oczywiście słowa Teresy Torańskiej, które myślę, że dobrze zamykają tę naszą rozmowę, ale i też tę rozmowę... To jest cytat niepełny, bo tam było jeszcze jedno zdanie. Idźmy na wybory. Tak. Tutaj mamy do powiedzenia. Natomiast myślę, że to jest też cytat, który dobrze puentuje też tę naszą rozmowę wcześniejszą, kiedy właśnie tutaj bohaterem był Marcin Kącki, bo w pewnym sensie, choć to były dwa różne tematy, to gdzieś tutaj niektóre wątki się dobrze zazębiały i faktycznie ten namysł nad światem też tu i teraz jest też tym namysłem, który możemy wyczytać z książek Teresy Torańskiej, chociaż pisanych w zupełnie innym czasie. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy. Bohaterowi się za spotkanie.